kiedy wygrywaliście z Miedzią 2-0, wydawało się, że już tego zwycięstwa nie wypuścicie, no ale stało się to, co wydawało się przez chwilę niemożliwe. Ja nie wiem, czy to się nie wydawało niemożliwe, ponieważ w meczu z Sandecą pokazaliśmy, że wygrywając 2-0 potrafimy w końcówce meczu przegrać spotkanie, także jest nam bardzo przykro, bo jednak to zwycięstwo, oprócz tego, że dawałoby nam lepszą pozycję przed meczem z Okocińskim, to jeszcze do tego psychicznie myślę, że byśmy się lepiej poczuli, wygrywając pierwszy raz na wiosnę. No ale co zrobić? Raz na wiosnę będzie trzeba wygrać i będzie to mecz w Brzesku. Wasza gra wygląda coraz lepiej. Widać tutaj pewne braki, jeżeli chodzi o te końcówki, o to przygotowanie kondycyjne. Czy też to tak właśnie dostrzegasz? No tak, to jest nasz największy problem. My gramy do 60 minuty, później mamy z tym problemy, ale myślę, że poradzimy sobie. Ten tydzień dobrze przepracujemy i mam nadzieję, że w tym ostatnim meczu damy radę wytrzymać porządnie całe spotkanie. Mecz z Okocińskim kuriozalnie jest naszą ostatnią szansą i dobry wynik w tym meczu pozwoli nam na to, żeby zostać w pierwszej lidze. Jak myślisz, czy jest jakaś dodatkowa rzecz, która może Was właśnie do tego zmotywować? Ja myślę, że nie. No każdy sobie zdaje sprawę z tego, co gramy. Tak? Gramy o pierwszą ligę dla Warty i o to, żeby chociaż w tej końcówce sezonu, w tych ostatnich paru meczach się nieźle zaprezentować. To jest, tak jak powiedziałeś, najważniejszy mecz sezonu, mecz o wszystko i mam nadzieję, że każdy by chciał wykorzystać szansę, żeby się pokazać. Można mówić o tych statystykach i dotychczasowych wynikach drużyn. Wiecie na pewno, że Okocimski jeszcze u siebie zwycięstwa odnieść nie zdołał. No ale czy to jakkolwiek będzie siedzieć w Waszych głowach przed tym meczem? Statystyki nie grają. I tyle.